Siema! Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym już odcinku Skoków w Przeszłość na kanale. Do tej pory w tej serii mówiłem o różnych płytach, i bardziej znanych, i mniej znanych. Natomiast omawiany przeze mnie dzisiaj album to płyta, którą myślę, że znają dosłownie wszyscy oglądający te materiały. Mowa oczywiście o albumie Sepultura. Chaos ID. Zapraszam do oglądania. Wydany 2 września 1993 przez Roadrunner Records. Co do składu, to jest to pierwszy album Sepultury, który w praktyce został nagrany jako kwartet, a nie jako trio. A więc standardowo bracia Cavalera, Max na wokalu oraz gitarach rytmicznej i akustycznej, no i Igor na bębnach, Andreas Kisser, gitara prowadząca oraz 12-strunowa gitara akustyczna oraz Paulo Junior, który zagrał na basie, a także na flurtamie. No ktoś się może zapytać, czym się ten skład różni od tego z poprzednich płyt, jak na wszystkich, prawie że poprzednich płytach, za wyjątkiem jedynki, skład był taki sam jak tu. Otóż różnica była taka, że na poprzednich płytach Paulo Junior nie grał na basie, a bas nagrywali gitarzyści. Zwykle Andreas Kisser, choć na Morbid Visions bas nagrał Jairo Guezda. I dopiero na tym albumie właśnie Paulo nagrał wszystkie ścieżki na gitarze basowej, no bo wcześniej miał problem z nauczeniem się gry na basie. Wracając do tematu płyty. Nagrania odbyły się w Rockfield Studios w Walii. Producentem płyty zaś był Andy Wallis, który to współpracował z zespołem wcześniej jako osoba odpowiadająca za miksowanie albumu Arise z 1991. Także jak widzicie, dziś na warsztat bierzemy album legendarnej brazylijskiej Sepultury Chaos ID. Czyli rozwijając ten skrót, Chaos Anno Domini. Co dosłownie można przetłumaczyć jako chaos w roku pańskim. Choć pierwotny tytuł tej płyty brzmiał Propaganda, co ma pewne odniesienia w tekstach utworów, ale o tym może nieco później. W każdym razie 93 rok. Jak się wówczas prezentuje sytuacja na scenie metalowej? Ano, sytuacja na scenie metalowej w tym okresie jest dość zróżnicowana. Jeśli chodzi o ekstremy, to black metal i death metal mają się wyśmienicie. Przypomnijmy, że jest to okres, kiedy to w Norwegii, jak i w całej Skandynawii trwa druga fala black metalu. No a w Szwecji czy w USA death metal też ma się wyśmienicie. No ale jeśli sobie popatrzymy na sytuację tych, nazwijmy to, niepodziemnych zespołów, thrash metalowych, heavy metalowych i tak dalej, no to tutaj sytuacja nie wygląda aż tak kolorowo. No bo wszyscy doskonale wiemy, że w latach 90. pojawił się boom na grunge, przede wszystkim na Nirvanę. No i dla zespołów metalowych nastały wtedy trudne lata. Większość z nich zaczęła szukać dla siebie nowego brzmienia, w tym duża część z nich zaczęła złagadzać swoje brzmienie. Więc sytuacja, jak widać, była dość zróżnicowana. No a Sepultura wydała w tamtym czasie swój piąty studyjny dorobek Chaos ID. Teraz sobie tak pokrótce prześledźmy drogę, jaką przeszła Sepultura od pierwszej płyty aż do tej. Także pierwszy album Sepultury, czyli wydany w 86 Morbid Visions, to był album utrzymany w stylistyce oldschoolowego black death thrash metalu. No muzyka była to podziemna, garażowa, brudna. Ktoś by nawet mógł powiedzieć prymitywna, ale miało to swój urok. Ale potem, już rok później, wychodzi drugi album, Schizophrenia. To już jest album bardziej death thrash metalowy. Mocniejsze kompozycje, lepsze brzmienie. Więc już na tym albumie Sepultura się rozwija. Dla mnie bynajmniej jest to ich najlepszy studyjny dorobek. Potem mamy kolejny wielki album Brazylijczyków, czyli dla wielu najlepszy album Sepultury, Beneath the Remains. To już jest więcej wpływów fresh metalu, plus jakość nagrań, jak i same kompozycje są założenie lepsze i bardziej dojrzałe. Podobnie ma się też sytuacja z następnym albumem, czyli wydany w 91 Arise. Choć te albumy nie są generyczne, one są różne od siebie, bo Sepultura się rozwija. Więc z płyty na płytę Sepultura się zmieniała i na każdej z nich było co innego. Tak więc, co w takim razie mamy na Chaos ID? Ano,
Ten album jest kolejnym, można to nazwać, game changerem w dyskografii Sepultury. Ponieważ na poprzednich albumach, jak wspomniałem, było dużo elementów thrash metalu. A na tym albumie Sepultura zmienia nieco swój styl grania i utwory na tym albumie są wolniejsze, bardziej groove'ujące. W końcu ten album klasyfikuje się jako groove metal. Ale nadal są ciężkie i potężne. Tak naprawdę po trasie promującej album Arise panowie chcieli znaleźć dla siebie coś nowego. Również można zauważyć tutaj wykorzystanie większej ilości instrumentów perkusyjnych. To słychać chociażby w intrze utworu Refuse Resist, który otwiera ten album. I tu też może być ciekawostka, o czym zapewne niektórzy z was wiedzą, że ten album rozpoczyna się od bicia serca nienarodzonego jeszcze wówczas syna Maxa Cavalery, Ziona, który jak wiemy jest obecnie perkusistą w obecnym zespole Maxa, Soulfly. Jeśli natomiast chodzi o teksty, tak jak wspomniałem, ten album w domyśle miał się nazywać Propaganda, co ma pewne odniesienia do liryk na tym albumie. I tak też jest. Na przykład taki otwierający płytę Refuse Resist odnosi się do ulicznych zamieszek, bądź też uwielbiany przeze mnie Territory, który to odnosi się do samej wojny. Jak sama nazwa wskazuje, głównie o terytorium. Można też wspomnieć o tym, że do tego utworu nakręcono teledysk, który to został nakręcony nieopodal Morza Martwego na Bliskim Wschodzie, gdzie, jak doskonale wiemy, rozgrywa się konflikt izraelsko-palestyński. Bądź utwór Amen, który to nawiązuje do masakry wyznawców Davida Korsza w Teksasie. Bądź też, chyba najbardziej oryginalny utwór na tej płycie, Kiowas, który to nawiązuje do południowoamerykańskiego plemienia Kiowa, któremu to chciano odebrać ziemię, co skończyło się licznymi samobójstwami. Został on zagrany na gitarze akustycznej przez Andreasa Kissera i Maxa Cavalera oraz na instrumentach perkusyjnych przez Paulo Juniora, który grał na flortamie, oraz Igora Cavalera oczywiście. I został on nagrany w zamku znajdującym się właśnie w Walii, gdzie nagrywano tenże album. No, utwór zupełnie inny niż reszta płyty, ale moim zdaniem działa. Jest super moim zdaniem. Także na pewno ten album będzie się na tle poprzednich płyt Sepultury wyróżniać, ale moim zdaniem wypada mimo wszystko świetnie. Nawet na tle tych wolniejszych numerów, jakie tutaj mamy, znajdzie się parę wyjątków. Na przykład numer Biotech is Godzilla. Tu też można wspomnieć, że jako gościnny wokalista w tym utworze pojawia się Jello Biafra, który to jest wokalistą zespołu Dead Kennedys. Jak mowa o Dead Kennedys i Sepulturze, to warto też przypomnieć, że na wydanej rok wcześniej epce Third World Pose pojawi się cover utworu Drug Me, właśnie zespołu Dead Kennedys. Jello napisał także tekst do wspomnianego wyżej utworu. Sam ten utwór Max Cavalera określił jako czysty hardcore. No, jest to numer zauważalnie szybszy niż takie powiedzmy Refuse Resist czy Territory. Bądź, nie wiem, We Who Are Not As Others. Ale niezależnie, czy jest to szybki numer, wolny numer, czy taki pośrodku,
to i tak wychodzi to moim zdaniem rewelacyjnie. Nawet jeśli chodzi o produkcję, to ten album wypada naprawdę dobrze. Do dzisiaj tego albumu rewelacyjnie się słucha. Bo to jest moim zdaniem wspaniały album jak na swoje lata. Kiedy to była eksplozja na grunge i dużo zespołów złagadzało brzmienie, w tym samym czasie Sepultura postanowiła nie złagadzać swojego brzmienia i nagrała ten oto zajebisty album. Dobra, to czas na jakieś krótkie podsumowanie. Ja powiem tak. Chaos ID to moim zdaniem zajebisty album. Jest to moim zdaniem płyta, której nie brak absolutnie niczego. Jest po prostu super. I przy okazji jest to ostatnimi czasy ta płyta Sepultury, do której wracam najczęściej. Ogólnie do wszystkich płyt Sepultury, od jedynki aż do tej, wracam dość często, jednak do piątki ostatnimi czasy zdarza mi się wracać najczęściej. Choć wracam też dość często na przykład do Beneath the Remains, do Schizophrenii czy Morbid Visions. Ale mimo wszystko to jest moim zdaniem genialny album. Bardzo, ale to bardzo polecam. Zresztą sam Max Cavalera, jak go spytano o to, który album Sepultury jest jego ulubionym, to nawet wskazał na Chaos ID. Nawet się o tym co nieco wypowiedział. Wówczas była eksplozja grunge'u i nikt nie chciał mieć do czynienia z metalem. A nagraliśmy bardzo metalową płytę, która była odstępstwem od defu lub trashu wcześniejszych płyt, a była ciężka na inny sposób. Płytę otwiera bicie serca mojego pierwszego syna. To był magiczny i bardzo inspirujący czas. Także jeśli jeszcze jakimś cudem nie znacie tej płyty, w co wątpię, bo ten album myślę, że zna dosłownie każdy, to idźcie go słuchać. Od razu najlepiej, bo to jest po prostu mistrzostwo. No i to ode mnie na dzisiaj na tyle, tak więc mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę, suba, napiszcie jakiś komentarz. I to by było ode mnie na dzisiaj na tyle. Widzimy się już wkrótce, trzymajcie się i do następnego razu. Cześć!